Pierwsze odznaki jesieni wzywają spinningistów nad wodę. Jacek i Robert nigdy nie pozostają obojętni na to wezwanie. Właśnie teraz, pod koniec września, łatwiej niż latem skusić do brania dużego okonia. Sukcesy w łowieniu okoni może mieć tylko ten wędkarz, który znajdzie ich ulubione miejsca pobytu. Wysoka skarpa brzegu pozwala przypuszczać, że w zasięgu rzutu dno łowiska stromo opada do sporej głębokości. W takie miejsca okonie z pewnością przychodzą na żer. Tylko o jakiej porze? Spróbuję taki mały twister, wiesz, na troku bocznym. Aha. Zupełnie bez obciążenia. A ten zupełnie maleńki twisterek? Tak, tak. Ja myślałem, taki zestaw typu paternoster. Ja spróbuję założyć moją tajną broń. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobacz, taki na wiszącym troku. Tej tajnej broni nie ma. Który? A? Maleńki. No, to może być tutaj niezłe. Robert znalazł wreszcie swoją tajną broń. Czarno-żółtą obrotówkę HRT. Firma HRT produkuje kilka odmian tej przynęty. A ja moją tajną broń, widzisz? Świetna błyska. Dosyć lekka, ale spróbuję rzucić na tyle, na ile się da. Jesienią, łowiąc z brzegu, warto wykonywać możliwie długie rzuty, ponieważ okonie najczęściej podchodzą do stoku z głębokiej wody. Brani można spodziewać się zarówno daleko, na głębi, jak i płycej, na samym stoku. Czujesz dno? Tak. Twardo tam jest? Nie. Tak średnio. Czy jest jakaś warstewka mułu, bo mi trochę przytrzymuje ciężarek. Uh-huh. Tam daleko, rzuciłem w tej chwili na 40 metrów, jest dużo płycej niż tu. Dużo płycej. To się zgadza. Tam jest jakaś górka podwodna. A tu rowek. Miejsce w sumie niezłe. A zauważyłeś, że te mniejsze już też nie mają ochoty w tej chwili? Na wodzie nie widać ich. Zeszły głębiej. We wrześniu nawet mały okoń znajduje się zwykle głęboko, przy samym dnie. Żerowanie okoni przy powierzchni zdarza się o tej porze roku rzadko i trwa najczęściej bardzo krótko. Częsta zmiana przynęty to najszybszy sposób, aby dowiedzieć się, na co biorą ryby. Jeśli nie miniaturowy twister, to może sprawdzony na wielu wodach 7-centymetrowy ripper. Prowadzony nierównomiernym tempem ripper, który na przemian podrywa się z dna i opada, może zaostrzyć apetyt nawet najbardziej obżartemu okoniowi. Zamieszanie przy powierzchni wody. Może to okonie podniosły się z dna i ruszyły na krótki jesienny żer? Na wirówę mówisz? Na gumę. Ja zmienię przynętę na troszeczkę jaśniejszą, bo mam czarną, a tu jeszcze jest dosyć ciemno. Zacznij od srebrnej. Tak sobie właśnie pomyślałem. Popatrzmy, jakże inny jest obecnie sposób wabienia okoni na spinning w porównaniu do tego, który proponowały dawne podręczniki.
Wiele brań następuje podczas przerw w zwijaniu żyłki, kiedy przynęta opada lub podczas jej podrywania z dna. O, właśnie tak jak teraz. Zobacz, jak chyba w zielsko się trochę zaplątał. No dobrze, spokojnie. O, ładny garbus. No, standardowy. Jak na to miejsce. Ładny garbus. Wziąłeś podbierak? Nie, dam sobie radę, bo ty masz na plecach. Tak, tak. Taka jeszcze nie jest gotowa. No dobrze. I co, guma jednak? Tak. Ale płytko zahaczone. No ładny. Nie brzydki, prawda? Bardzo ładny. Ja jeszcze spróbuję na błyskę. Uwielbiam robić do błyskę. Głęboko ciągnąłeś, czy tak przy dnie? Przy samym dnie, przy podrywaniu z dna. Od razu, czy szczypawka była? Nie, od razu. Miękkie bardzo branie, nie gwałtowne, ale... Nie lubię używać podbieraka, bo ta siatka się wplątuje we wszystko. O, zobacz. Ładny. Ładny, prawda? Mhm. Zachęcający początek. Za chwilę okaże się, czy ten duży okoń przyprowadził za sobą stado, czy też był samotnikiem. Niestety maleństwo. Robert złowił niewielkiego okonia na obrotówkę. Czyżby duże okonie brały tutaj wyłącznie na gumki? Ależ długo pada. Ładny grunt. Zmiana przynęty pomogła, ale to nie okoń. Uuu, to szczupaczek jest. Masz przypon? Pomóc ci coś, Robert? Nie, na razie muszę go z tego zielska wydostać, wiesz? Chyba jest z czym walczyć. Nie chcę na krótko, bo cienka żyłka, wiesz? Widzę. Masz przypon, czy nie? Tak, mam. O, to spokojnie. Oj, ładny. Spokojnie, ładnie zacięty. Bierzesz go? Teraz spróbuję go ręką. Dobra. Super. A cwaniaczka wziął. Super. Gotowy. Jesienią w żerowiskach grubych okoni pojawiają się czasem szczupaki. Robert doskonale zna tę wodę, więc od razu uzbroił wędkę w przypon z plecionki. Nad małym, otoczonym lasem i jeziorem jesień jest cicha i spokojna. Ryba. Mały. Ryba. O kurde, zszedł, ale ładny był. No mój jest malutki. Ładnego konia miałem, spadł.
Okoń zaliczany jest powszechnie do ryb małych. Rośnie powoli. Aby osiągnąć masę 1 kg, musi żyć kilkanaście lat. Najczęściej łowione są osobniki o masie do ćwierć kilograma. Duże okonie są coraz rzadsze. Nic dziwnego. W tak zwanej racjonalnej gospodarce rybackiej okoń zawsze był i jest traktowany jak chwast i bezlitośnie tępiony. Ten oczywisty anachronizm wynika z kompletnego niezrozumienia pojęcia równowaga biologiczna środowiska. I dowodzi, że tak naprawdę gospodarka na wielu naszych wodach jest nie racjonalna, lecz rabunkowa. Ryba, ale znowu mała. To są... Niewielkie okonie mogą żerować w pobliżu pasa Zielsk na krawędzi stoku, nawet przez cały dzień. Duże pojawiają się tam od czasu do czasu. Równo prowadzisz czy podrywasz? Podrywam, oczywiście. Drobnymi skokami po dnie. Robert ciągle eksperymentuje z przynętami. Postanowił zmienić typową lekką błystkę na tej samej wielkości przeciążoną wirówkę HRT typu long z przerobionym przez siebie ciężkim korpusem. Taką błystką będzie mógł rzucać znacznie dalej. Łowienie okoni bardzo wciąga. Wystarczy kilka brań, aby na długo przykuć wędkarza do danego miejsca. Nawet jeśli brania są sporadyczne lub zupełnie zanikają, warto kontynuować wędkowanie, ponieważ okonie lubią wędrować i w każdej chwili mogą wrócić na łowisko. Często zdarza się, że ryby znajdują się w łowisku, lecz nie biorą, gdyż obojętnieją na wielokrotnie podawaną im tę samą przynętę. Dlatego warto co jakiś czas ją zmienić. Z tego samego powodu dwaj wędkarze łowiący w jednym miejscu powinni używać różnych przynęt. Każdy wędkarz ma swoje sposoby na złowienie ryby. Najważniejszym elementem jest tutaj technika prowadzenia przynęty. Robert łowi inaczej niż Jacek. Prowadzi ripper powoli, od czasu do czasu zmuszając go do krótkiego skoku. Zmieniasz miejsce? Tak. Ja zrobię sobie wycieczkę, obejdę jezioro z drugiej strony. Możemy się spotkać później. Będę szukał. Ta część jest dosyć ciekawa, ale mało poświęciłem. Próbuj, może przeszły na troszkę płytszą wodę. No zobaczę właśnie. Pogoda się zmienia, może ciśnienie. No tu widzę, że na razie nie ma sensu, więc spróbuję w innym miejscu. Jeszcze trochę porzucam, może zaczną brać. Okej. Na razie. Cześć. Ta płytka zatoka jest wiosennym łowiskiem okoni. Skoro ryby nie biorą w głębokich miejscach, trzeba szukać nietypowych łowisk. Tym bardziej, że zatoka jest przez większą część dnia ocieniona drzewami, a okonie, podobnie jak inne drapieżniki, na ogół unikają słońca. Jacek też stracił cierpliwość i postanowił poszukać okoni. Wysunięty w jezioro pomost daje szansę na obłowienie miejsc bardziej oddalonych od brzegu.
dalekich rzutów najlepiej nadają się długie, co najmniej 3-metrowe wędziska. Żyłka w takim zestawie nie może być zbyt gruba, najwyżej 0,18. Zwłaszcza, gdy rzuca się niewielką przynętą. Na cienkiej żyłce opadająca lekka przynęta szybciej osiąga dno i daje się łatwiej przy nim prowadzić. Gdy duże ryby nie biorą, nie pomoże nawet zmiana łowiska. Ale przyjemność wędkowania nie polega tylko na walce z dużymi rybami. Nad wodą, z dala od miejskiego zgiełku, można odpocząć, delektując się pięknem jesiennego pejzażu i łowiąc kolejne ryby. Okoń występuje niemal we wszystkich rodzajach wód. Od podgórskich rzek, przez zbiorniki zaporowe i jeziora, aż do glinianek i małych leśnych jeziorek. Oto niewielkie, urokliwe jeziorko, które powstało na skutek spiętrzenia wód małego strumyka i zalania śródleśnej doliny. Ma ono bogatą linię brzegową oraz urozmaicone dno z dołkami i wypłyceniami, obficie porośnięte bujną, podwodną roślinnością. Labirynt kanałów pośród trzcinowisk stanowi bardzo atrakcyjne łowisko dla spiningisty. Ryby drapieżne kryją się tam w kępach roślin, na granicy trzcinowisk oraz w ciemnej toni, pod pływającymi trzcinowymi wyspami. Gęste, poranne mgły rozświetliło ciepłe jeszcze wrześniowe słońce. Gładkiej tafli jeziora nie burzy nawet najmniejszy powiew wiatru. Nigdzie nie widać pryskającej na boki drobnicy ani charakterystycznych kręgów wywoływanych atakami żerującego drapieżnika. Woda sprawia wrażenie wymarłej. Cóż, szczupaki i okonie zeszły pewnie za drobnicą w nieco głębsze miejsca i w absolutnej ciszy podwodnego świata dziesiątkują zgromadzone w ławice małe rybki. A może wcale dzisiaj nie żerują? Las, który znalazł się pod wodą, jest na pewno dobrym schronieniem dla okoni i szczupaków. W plątaninie pni i konarów drapieżniki znajdują mnóstwo pożywienia, polując na przebywającą tam drobnicę. Jednak jesień ma swoje prawa. Szybko ochładzająca się woda wypędza ryby z ich letnich żerowisk. Być może część ryb opuściła już podwodny las i przeniosła się w inne miejsce. Robert spinninguje jednak cierpliwie,
bo wie, że każda godzina jesiennego dnia może przynieść miłą niespodziankę. Ranek nie obdarzył wędkarzy rybami. To się jesienią zdarza. Może brania zaczną się w południe? W labiryncie trzcinowisk trzeba poruszać się bardzo cicho. Drapieżniki są blisko, pod pływającymi wyspami trzcin, na granicy otwartej wody. Uruchamiana wędziskiem przynęta podrywa się z dna krótkimi skokami. Opada, by znów podpłynąć ku powierzchni, jak mała, zraniona rybka. Zgodnie z przewidywaniami, drapieżnik zaatakował spod trzciny. Ale nie jest to gruby okoń, lecz mały szczupak. Nawet płytko zahaczony szczupak mocno zaciska szczęki na przynęcie. Trzeba więc pomóc sobie rozwieraczem z miękkimi końcówkami. Teraz wyjęcie przynęty z pyska ryby jest łatwe i szybkie. Bezzaczepowa przynęta. Główka jigowa Gamakatsu została dodatkowo wyposażona w specjalny sprężysty pałączek, opierający się na ostrzu haka. Dzięki niemu ryzyko utraty przynęty znacznie zmniejsza się, nawet podczas łowienia w pełnej zaczepów zatopionej leśnej dolinie. O, właśnie udało się uniknąć zaczepu. Teraz kolejno. Podciągnięcie przynęty i jej wolny opad. I tak na przemian. Okonie bardzo często atakują właśnie opadającą przynętę. Ten sposób prowadzenia sprawdza się niemal w warunkach. I to nie tylko podczas łowienia okoni. Atak na wyjmowaną z wody przynętę. To typowe dla szczupaka. Tutaj jest ich chyba więcej niż okoni. W takiej wodzie łowienie bez przypona, odpornego na ostre zęby drapieżnika, jest nieetyczne. Warunkiem złowienia szczupaka na tak zarośniętej wodzie są dokładne rzuty. Aby wcelować w wybrane miejsce, trzeba odpowiednio skorygować położenie łodzi, uważając jednak, aby nie podpłynąć zbyt blisko ostoi płochliwych ryb. Zakamarki trzcinowiska rozbudzają wyobraźnię wędkarza.
tutaj wszędzie może czaić się centkowany drapieżnik. Jacek zapomniał o okoniach i kolejno obławia bezzaczepowym riperem każde nawet najmniejsze wgłębienie w pasie trzcin. Tym razem szczupak uwolnił się sam. Wbrew opiniom niektórych specjalistów, szczupaki są towarzyskie i czasem grupują się na niewielkim obszarze. Pewnie za chwilę weźmie następny. O właśnie, kolejne branie. Szczupak demonstruje wspaniałą kondycję. Widać, że ma w tym jeziorze doskonałe warunki pokarmowe. Piękne, intensywne ubarwienie. Typowe dla ryb żyjących w mocno zarośniętych wodach z ciemnym dnem. Ostro walczący szczupak kompletnie zniszczył delikatną, miękką przynętę, więc trzeba założyć nową, najlepiej taką samą. Nie zmienia się przecież zawodników w drużynie, która wygrywa. Uwaga! Szczupak może zaatakować już podczas opadania przynęty. Nie zaatakował, więc przynęta łagodnie startuje z dna i przez chwilę płynie ku powierzchni, po czym znów opada. I jeszcze raz. To jest właśnie łowienie z opadu. Typowe branie z opadu. Sądząc po wygięciu węciska, zanosi się na kolejnego szczupaka.
Nie, tak szczupaki nie walczą. Jezioro przypomniało pochłoniętemu polowaniem na szczupaki Jackowi, że mieszka tu jeszcze inny władca zatopionej doliny. Gruby Okoń. Dla takich okoni warto zrezygnować nawet z polowania na dobrze żerujące szczupaki. Płynąc krętymi korytarzami wśród trzcinowisk, Jacek dotarł do sporej kępy zatopionych drzew. Woda nie wygląda tutaj na dość głęboką, ale przecież w ciepłe jesienne dni drapieżniki uaktywniają się i lubią penetrować górne warstwy wody w poszukiwaniu łatwej zdobyczy. Nie można przez cały dzień łowić na gumę. Dla odmiany warto spróbować na obrotówkę, zwłaszcza jeśli jest nią sprawdzony okoniowy standard. Srebrny FZ w jaskrawo-czerwone pasy z fluorescencyjnym wabikiem na kotwiczce. W płytkich miejscach decydujące są pierwsze rzuty. Duży okoń bierze od razu, albo spłoszony odpływa na bezpieczną odległość. Wziął! Srebrny FZ jest w połowach powierzchniowych niezawodną przynętą. Piękny, ciemno ubarwiony garbus. Duże okonie żyją tutaj pod pływającymi trzcinowymi wyspami i dlatego są tak trudne do złowienia. Jacek wykorzystał moment, kiedy ryba opuściła kryjówkę i żerowała na płyciźnie. Okoń nie jest zbyt wybredny, więc można go łowić na różne przynęty. Oto zestaw okoniowych obrotówek. Srebrne longi HRT numer 1 i 2, czarno-żółte FZ-y, pstrokata alia HRT oraz oczywiście niezawodny srebrny FZ, trójka w czerwone paski. A oto okoniowe gumki. W górnym rzędzie rippery długości od 3 do 7 cm, w dolnym podobnej wielkości twistery. Jacek i Robert wybrali tutaj swoje ulubione kolory. Przezroczysty z brokatem, biały, perłowy oraz brokatowy zielony. Pokazane przynęty uzbrojone są oczywiście w sprawdzone dobre główki jigowe Gamakatsu. Wędkarz lubiący eksperymentować łowi okonie także na przynęty łączone, czyli tandemy. Rippery z dodatkowym wabiącym skrzydełkiem, podwójne obrotówki, twistery ze śmigiełkiem oraz inne dziwne wynalazki. Wyniki łowienia na te przynęty bywają czasem zaskakujące. Po południu zachmurzyło się. Jacek nadal cierpliwie obławiał brzegi trzcinowisk.
Przynętę przeznaczoną na grubego zwierza chwytały od czasu do czasu małe okonie. Żarłocznie atakowały dużą, gumową rybkę, starając się połknąć ją od ogona. Branie małego okonia na dużą, miękką przynętę trwa dość długo i sygnalizowane jest powtarzającymi się drganiami miękkiej szczytówki wędziska. Nie wolno się wtedy spieszyć z zacinaniem ryby. To jest zabawa dla cierpliwych. Duże okonie zniknęły jak kamfora i mimo pięknej pogody nie pokazały się już nawet o zmierzchu. Chłodny, mglisty poranek i nieruchoma, lustrzana tafla jeziora nie wróżą dobrych połowów. Ale niekiedy pozory mylą. Jesienią okonie mogą żerować głębiej, bez śladów na wodzie. Wybierając miejsce połowu, wędkarz jest więc zdany na własną intuicję i znajomość ukształtowania dna łowiska. Na przykład znacznie częściej można znaleźć okonie na dnie twardym niż na miękkim. Lepsze od równego dna będą stoki brzegowe i spady górek podwodnych. Na czystym, bezzaczepowym dnie szansa złowienia okonia jest mniejsza niż na dnie pokrytym patykami lub gałęziami albo w okolicy zatopionych drzew. Jacek i Robert wrócili na swoje ulubione jezioro, tym razem wcześnie rano. Wybrali miejsce, do którego okonie zwykle podchodzą na żerowanie z otwartej wody. I nie bez powodu. Las dochodzi tutaj do samego brzegu, więc na dnie znajduje się sporo gałęzi i zatopionych pni. Wzdłuż górnej granicy stoku ciągnie się pas zielska, w okolicy którego pływa sporo drobnicy. Ostro idzie w zielsko. No spokojnie, spokojnie, on wyjdzie. Wyjdzie. O, już wyszedł. To ładna sztuka. Nie taka ładna, tylko z zielska. No dobry początek. 20 parę. Proszę, ostro w zielsko, wiesz? Trzymał się dołu. No to zawsze będzie ten problem, bo jest pas zielska tutaj. A tak daleko na powierzchnię nie uda się ryby wyprowadzić. Zawsze się będą wkopywać. Po złowieniu pierwszego okonia zapanował bezruch. Widocznie wczesny ranek nie jest na tym jeziorze porą najlepszych brań. Ryby jeszcze nie podeszły do stoku i prawdopodobnie znajdują się poza zasięgiem nawet długiego rzutu. Ale warto cierpliwie poczekać. Okonie zwykle podchodzą do żerowiska całym stadem, więc z pewnością wędkarze nie przegapią tego momentu.
Prowadzony przez Jacka Twister co chwilę opada na dno. W ten sposób można prowadzić przynętę tylko tam, gdzie nie ma zbyt wielu zaczepów. Warto zapamiętać, gdzie znajdują się konary zatopionych drzew i łowić tuż obok nich. Odpowiednio wcześnie trzeba też unieść wędzisko i szybkimi ruchami korbki wyprowadzić przynętę na powierzchnię przed pasem zielsk. Ten specjalny Twister Wasp, uzbrojony w główkę jigową Gamakatsu, już wcześniej dał się mocno we znaki okoniom z Jeziora Obfitości. Ty rzucasz? Przed siebie, tak. Może trochę w prawo, o tam. Ty, ja spróbuję też. Chyba za blisko. Nie, tam jest dobrze. Dochodzi ósma. Co z tymi braniami? No, mam rybę. Ale bardzo mała. Maleńki okonek bardzo anemicznie wziął. Anemicznie? Tak, strasznie. W ogóle nie sygnalizował brania. Nie wróżę, to nic dobrego na razie. Tak. Jest tu taki żwirek nawet na dnie. Zwróciłeś uwagę? Tak, ale tylko przy brzegu, tam dalej już jest bardziej miękki. Nie podoba mi się, może tam dalej będzie trochę lepszy. Spinning polega na szukaniu ryb. Okonie zaś lubią wędrować, więc być może stado już rozpoczęło żerowanie w podobnym miejscu, gdzieś obok. Klapaczek. Ale blisko. Mam okonia. Oj, teraz ładny. A? Tak. Ale chyba wszedł mi w zielsko, wiesz? Powolutku. Ładny. Muszę go szybko wyrwać z tego zielska, bo tak... Zobacz, jak chodzi, dobra. No, widzę. Mi się to podobało w tym miejscu. Bo nie wiem. Zobacz, jaki okoń. No, powoli. No. A mówił, że małe te okonie. Ja mam tu gałęzią. Poradzisz sobie, czy pod gałęzią? Poradzę sobie, tylko muszę uważać na gałęzie. Jest! No proszę, bardzo ładne. Nalało mi się trochę do woderów. Zobacz. No, piękny. Taki garbus. Szukaj, a znajdziesz. Jacek i Robert trafili wreszcie na żerowanie grubych okoni. Aby dorosnąć do takich rozmiarów, okoń musi żyć kilkanaście lat. W ciągu tak długiego życia nabiera doświadczenia i staje się bardzo ostrożny, a przez to trudny do złowienia. Ciekawe, czy uda się wędkarzom upolować dzisiaj więcej takich pięknych ryb. Komu teraz weźmie? Zszedł. Nie jest jeszcze. Zszedł. Nie wszystkie brania dużych okoni udaje się wykorzystać. Chyba trzeba bardziej się skoncentrować i uważniej obserwować szczytówkę wędziska albo wchodzącą do wody żyłkę. Uwaga, Robert, uważaj, popatrz na mój kij, zobacz. Siedzi. Tak, teraz jest. Klasycznie. Ale nie z dużych. A może, zobaczymy, znowu do zielska mi idzie. Oj, ładny, niebrzydki. Zobacz.
No, ostrogo idzie przez te zielska prowadzić. No muszę, słuchaj, bo inaczej mi ucieka. Tego to ręką wezmę. Ripper nie jest mały, a okoń połknął go dość głęboko. To znak dobrego żerowania ryb. Zjadł ogonek. Odpowiednio ciężka przynęta daje się łatwo prowadzić po dnie. Zbyt lekka za bardzo się od niego oddala. Muszę teraz cięższą główkę założyć, wiesz? Chyba daleką tak, główkę. Wiesz, bo to trzeba bardzo daleko rzucić. Mhm. No to jednak jest mało. One idą tam z daleka, wiesz, tam jest jakiś... Tam jest głębiej, tam nie jest tak, jak byliśmy na pierwszym miejscu. Tak, też tak mi się wydawało. Tam jest daleko jest głębiej niż tu bliżej, wiesz, i one tam dalej są. Do łowienia okoni używa się delikatnych wędzisk z miękką szczytówką, niezależnie od rodzaju stosowanej przynęty. I co, już? Nie, nie, wiesz, muszę z tych zielsk wyrywać przynętę. Aha. Na skos mi zupełnie rzuciłeś teraz. Zupełnie tu poprzek, poczekaj, Robert. Dobra, dobra, okej. Uwaga. Jest. Oj, ładny. To ja nie będę zwijał. Duży teraz, duży okoń jest. Naprawdę duży. Ale mi w te zielska wpływa. Nie mogę go w ogóle wyjąć z tych zielsk, wiesz? Nie śpiesz się, powoli. No on mi się już wkopał, wiesz, powoli, ale już się... Mogę go utrzymać. Zobacz, Robert. O, piękny, gruby okoń. Kapitalny. Zobacz. No, 38. Zobacz, jaki karp. Spokojnie. Tak. Wspaniały. Już mi się w zielsko zakopywał. Ależ ten okoń delikatnie brał. Na nic się jednak zdała jego ostrożność. Łowiąc riperem z główką jigową gamakatsu, łatwo zaciąć nawet najlżejsze branie. Zaś dobre, miękkie wędzisko zapewnia wyholowanie nawet płytko zapiętej ryby. Piecku, masz troszeczkę cięższą główkę? Bo ja mam taką zobaczę, chyba 3 gramy niecałe. Z... Czuję, nie, no, że przynęta nie idzie pod dnie. Mnie się wydaje, że tu taką 6-gramową dobrze by było. To chętnie. O, zobacz, wybierz z tych, te większe. Aha, już wiem, dobrze. No właśnie, taki był mi potrzeba. Proszę bardzo, dziękuję. O właśnie, teraz będę czuł dno. Tam to was zdecydowanie za lekko. No tu trzeba poza tym dalej rzucić. Idę na swoje miejsce.
Kilka kroków w lewo i nowa szansa na branie. Duże okonie nie stoją przecież w jednym miejscu. Tym razem okoń uderzył blisko brzegu. Na pewno pomogła zmiana miejsca, a może też korekta ciężaru przynęty. Kolejna ładna sztuka. Jednak nie wszystkie złowione ryby muszą trafić na patelnię. W zabieraniu ryb trzeba znać umiar. Pomost przeznaczony dla wędkarzy łowiących na zasiadkę przydaje się także spinningistom. Z pomostu można poprowadzić przynętę wzdłuż stoku, na którym żerują okonie. Stojąc w wodzie, przynętę prowadzi się w poprzek stoku lub po skosie, tak aby imitowała uciekającą do brzegu małą rybkę. Strefą najlepszych brań jest zwykle dolna, głęboka krawędź stoku oraz jego płytki początek, tuż przy pasie podwodnej roślinności. Ważne są odpowiednie ruchy uniesionego wędziska, kształtujące schodkowy tor przynęty. Branie, sygnalizowane najczęściej nieznacznym drgnięciem szczytówki wędziska, nie wymaga gwałtownego zacięcia. Wystarczy napiąć mocniej żyłkę i rozpocząć spokojny hol. Biały Ripper po raz kolejny okazał się doskonałą przynętą na okonie. Wielkie drzewo jest dobrą kryjówką ryb drapieżnych, a czasem niezłym wędkarskim pomostem. Żerujący drapieżnik nie zauważył cicho poruszającego się Roberta i bez wahania uderzył w opuszczoną pod drzewo przynętę. Trochę ekwilibrystyki i łakomy szczupak w podbieraku. Szczupak dał się złapać, ale nie pozwolił odebrać sobie całej zdobyczy. Z ripera został tylko goły hak. Zresztą pocięta ostrymi zębami gumka i tak nie nadawałaby się do dalszego łowienia. Thank you.
Plusk sporej ryby atakującej drobnicę na płciźnie pod nawisem gałęzi nie mógł pozostać niezauważony. W takim momencie szybki i celny rzut to niemal pewne branie. Lepiej jak najszybciej wyprowadzić rybę do powierzchni, by nie zaplątała napiętej żyłki o zatopione konary drzew. Z tego miejsca nie dałoby się wyjąć ryby bez podbieraka. Okoń zaplątał się w siatkę podbieraka. Nie ma gdzie odłożyć wędki, a pień drzewa jest wąski i śliski. Ostrożnie. Chwila nieuwagi i można łatwo znaleźć się razem z rybą w wodzie. Ale dla takich okoni warto zaryzykować nawet jesienną kąpiel w zimnym jeziorze. Przydałaby się trzecia ręka. Ale Robert nieraz już wychodził cało z podobnych opresji. Szkoda tylko, że wpadający do wody podbierak narobił tyle hałasu.